Witam wszystkich, z tej strony Grzesiek. Witam na moim kanale z Bolonką nad rzekę. Dzisiaj nie z Bolonką, dzisiaj z Federami. Kolejny można powiedzieć zasiadka, kolejny atak na leszcze, próba złowienia większej ilości leszczy. Na razie jak widzicie, po jednym, po dwie sztuki maksymalnie. No więcej się nie da. Jestem z kolegą Lesławem. Jak widzicie za mną cały ten majdan, dopiero żeśmy się rozwinęli, 33 stopnie, masakra, spoceni w klapeczkach, póki co na noc się przebierzemy, ubierzemy, pewnie tu będzie duża wilgoć, bolenia, masa atakuje pod samymi nogami, pod samymi wierzchem, blisko, masa jego jest, atakuje, no nic, no, Federy, dzisiaj Federy, kolega Federy, ja Federy, wędka nowa przyszła, taki króciutki komentarz co do zamówienia. Zamówiłem z jednego sklepu z Allegro. Wędka przyszła w kartonie. W połowie był pęknięty karton. W środku wędka owinięta tylko folią bąbelkową. Kiedy zamawiałem wędki, przyszły w takiej tubie, sztywnej tubie. I to było dobre. Tu była naklejka, że uwaga, tam jakieś szkło, jakieś delikatne rzeczy. Ale mimo to było pęknięta. Dzwoniłem do sklepu. Informacja dla Was, jeżeli widzicie, zanim podacie kod PIN, zanim w ogóle odbierzecie paczkę, powiecie, że chcecie zobaczyć paczkę. Jeżeli zamawiacie wędki, wędki są długie, w podróży są ciężkie w przewożeniu, zwłaszcza w takich firmach kurierskich, gdzie oni to rzucają, to się wala gdzieś tam po samochodzie. Nie odbierajcie, niech Wam pokażę, nawet z daleka, nie dotykajcie, jeżeli widzicie, że jest uszkodzona, od razu odsyłajcie wędkę. W moim przypadku środkowa sekcja miała rysę na grzbiecie strony wędki i to było, jak przejeżdżałem paznokciem, było to wyczuwalne, czyli przy rzutach federem, słuchajcie, przy holowaniu ryb, przy rzucaniu tym koszykiem, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym miejscu ta wędka by się złożyła, pękła, doznała uszkodzenia, osłabienia. Dlatego tam dzwoniłem do firmy, żeby napisać, żeby to kurier, żeby wypełnić formularz DPD, bo to firma była DPD, ale wiecie co, nie mogłem tego formularza, był tylko na stronie DPD formularz elektroniczny, który automatycznie szedł do firmy DPD. Później jakieś roszczenia, czekać, czy to uwzględnią, czy nie, czy było. Wiecie co, firma też ta, która skupiłem w sklep wędkę, powiedziała, że żeby wysłać im wniosek, oni prześlą od siebie, żeby zaznaczyć, że wędka pęknięta. Wiecie co, złożyłem, że chcę zwrócić wędkę, Marysę, nie chcę nic, że to PDPD. Zamówiłem szybko z drugiego sklepu, dzisiaj przyszła wędka, na szybkiego wczoraj zamówiłem przed 12. Dzisiaj już do mnie przyszła, kurier przyniósł ją raniutko, 100 wędko było, wszystko ok, jak najbardziej. I jeszcze folia jest, chciałem zerwać, kolega krzyczy, że nie, do pierwszej wędki, bo pecha przynosi. Nie wiem, ja nie wierzę w to. Do pierwszej ryby, ale skoro no tak mówi, niech ma, niech się cieszy, nie? Niech się cieszy. No takie, wiecie, no sorki, ale no opowiem Wam, no może Wam się to kiedyś przyda, no zamawiacie wędki, gdzieś tam to przychodzi, no będziecie mieli jakieś tam pojęcie. I tak samo, no mówię, złożyłem, chcę zwrot pieniędzy, wędka, nie jestem zawodowy, macie prawo 14 dni, na zwrot zakupu, wniosek na Allegro tam złożyłem w opcji, wydrukowałem etykietę do paczki, przykleiłem, jeszcze nie zaniosłem, zaniosę w tygodniu, teraz mamy piątek wieczór, zaniosę w poniedziałek na pocztę, pocztą odsyłam z powrotem ze smartem i oczywiście jest darmowo. Wysyłam, czekam na zwrot pieniędzy, nie będę tam czekał, czy roszczenie, ile będę czekał tygodni, czy DPD uwzględni to reklamację, czy nie, czy się podejmą. Nie, od razu chcę zwrot pieniędzy, dziękuję, nie jestem zadowolony z zakupu i tyle. No i co? Wstępnie pokażę Wam miejscówkę, póki co nic nie złapaliśmy, ja tam tylko wiecie, przygotowywaliśmy się, tu trochę płynie, ale nie jest tak jak ostatnio na filmie, że wędkę połamałem tyle tej rzęsy moczarki, ale płynie tego, będziecie widzieli, zobaczycie. No wstępnie pokażę Wam, już się rozwinęłem, na kukurydzę rzuciłem, pokażę Wam co i jak, zanęta po ostatnim łowieniu, mrożona, ale walnęło mi ten
tylko nie wiem, czy to w szczytówkę, czy to uderzyło w kukurydzę. Do nęcenia, do dzisiaj będziemy grubo nęcić, do wieczora samego podawać w szklankach, trochę wstępnie parę szklanek podałem, ale tak tylko, żeby zasmużyć, żeby coś się już działo, bo wędki ogarnialiśmy. Pineczka, dendrobena, kaster, zanęta, tu jest to samo co tu, tylko tu jest taka do koszyka, czyli aqua 2 mm pelet plus lorpio, przepraszam, profesa zanęta. Dorzuciłem, jak widzicie, pineczki, kukurydza, biały robak, dendrobena, tak jak mówiłem, i tutaj dwie wędeczki, szczytóweczki, nie w górę, w dół lekko woda płynie, ale to nic, tutaj nie będziemy w górze mieć szczytówek. W nocy przestawimy się najprawdopodobniej na sygnalizatory, noc długa, szybko robi się ciemno, do rana jest ciemno, ciężko by było tak patrzeć na cały czas na szczytówki, dlatego założymy jakieś tam tak zwane policjanty, bombki, sygnalizatory i będziemy łowić na sygnalizatory, może się uda oko przymknąć. Tutaj kolega, stanowisko, jak widzicie, zanęta, kukurydza, kaster, białe robaki, kukurydza, to jest telefon, to jest siatka na ryby, to jest krzesło, a to jest Lesła i jego sprzęt. No i słuchajcie, no co, na wesoło, do rana, jakieś tam napoje przyjmiemy, oczywiście bezalkoholowe, nie pijemy na rybach. Gorąco, tam na łódce gdzieś siedzą, myśleliśmy, że będzie zajęte, nie jest zajęte, chyba ryba nie bierze, zobaczymy, no z tego widać, tu mamy wędki, jeszcze ani cztery wędki, jakieś drobnięcia, puknięcia, zaraz ja siadam, zaczynam łowić, zakładam białe robaki, bo tutaj ostatnio i kolega, tak jak i ja, na białe robaki ten leszczyk brał, a w nocy zobaczymy, w nocy na pewno dwie wędki, dendrobena, haczyk zabezpieczę białym robakiem, żeby ta dendrobena nie uciekła. Rzucam i czekamy, czekamy na większą rybę. Może coś tam się trafi. Krzesło, latarki, czołówki, wszystko jest gotowi. Dobra. Oglądajcie, subskrybujcie kanał, komentarze. Jak wam się podoba, czy nie, czy tak. To już od was zależy. Ja robię to, co mogę, żeby pokazać wam jak najwięcej, żeby ten jakiś film miał sens. Nie będę tu o sprzęcie omawiał, mówiłem wam, federy, nie ma co tam, kto ma jaki budżet, jaki chce, taki se kupuje, na jaką na stać, żyłki, tam omawiam wszystko, mówię w poprzednich filmach, jak coś jest, jak coś piszcie komentarze, od razu odpisuję dokładnie, na jaki przypon, jaka firma, nie mam co do ukrycia, jakie haczyki, jakie kowrotki, jakie wędki, to jest moje, taki jaki budżet mnie pozwala, taki kupuję. I tyle. No to co? No widzimy się przy pierwszej rybie. Albo ja, albo kolega. Zaraz robimy jakieś zawody. Kto wygra, ten co? Nie, kto przegra, to tam mamy taką górkę straszną, to będzie wbiegał 10 razy w tamtą i z powrotem. O, to będzie dobry pomysł. Będzie ciężko. Walka o rybę teraz będzie. No dobra, gdzieś tu was ustawię. I widzimy się przy rybie. Mam nadzieję, że w nocy jakieś ryby będą i uda się coś tam nagrać z latarką. Zobaczymy, zobaczymy. Do rana mamy czas. O, jakiego. Będą całą noc brały go. Co masz? Leszczyka. O, i jest leszczyk. Mam pierwszą rybę. Lesio zaraz 10 rundek na górę zrobi. O, słuchajcie. Tu branie. Weszły. Ja mam leszczyka pierwszego, Lesław złował płotkę, teraz nie wiem, czy coś mam, tu chciałem już folię zdjąć, coś mam, ale to ojejku, krąpik, zobaczcie, no, czyli będzie wesoło, ale zaraz folię ściągam, czyli już tego pecha nie będę miał, folia ściągnięta, rybki do siatki, jutro rano wam wszystkie rybki pokażemy. Ile będzie miał Lesław, ile będę miał ja, mam nadzieję. Oczywiście pod tego nie mam.
podbieraka nie wziąłem, siatki nie wziąłem, kolega mnie wspomógł siatką, podbierakiem. Jakiś jest, taki jest, ale damy radę. Dziubie, jest branie, coś mam, coś niedużego, o, widzę Lesław też coś tam. Dziubie, na białego robaka, słuchajcie, o, drobnica. Dużo jest, o, zobaczcie, krąpia, jeden leszczyk ładny się udało złowić. Masz coś? Nie, Lesław nic nie ma. Powiem wam, że jest podeszła drobnica. Jak było cisza, jak była cisza, to teraz powiem wam, że ruszyło i teraz założę, słuchajcie, dwa białe tutaj mam i założę kukurydzę. Ale o, słuchajcie, no jest, ale krąpik. Krąpik, ale już większy, tak? Czyli ta kukurydza jest tej drobnicy, jest ta walka o tą zanętę. Słuchajcie, no takie coś. Zaraz trzeba będzie dosłownie donęcać. Druga wędka, powiem wam, aż podskakuje. Jak nie było brań, to teraz no jest masakra. Rzucasz, podeszła, no widać zanęta, to wszystko działa. Chyba będzie ryba żerowała. Mam nadzieję, że będzie żerowała do samego końca naszego wędkowania, a nie, że jakieś 2-3 godziny stanie to wszystko i będzie koniec, tak? Liczymy na to, że nie prześpimy noc i te ryby będą i będą współpracowały. A jednak płynie, zobaczcie, takie kępy. No moczarka płynie, jak nie trafisz w lukę, to będzie dużo takiego zielska. O, zobaczcie, jak to wygląda. I jest drugi dzisiaj leszczyk. O, zerwał się, uciekł, uwaga. Mam tyle ziela, że mnie nie miał. Oła, jeszcze haczyk sobie wbiłem. Słuchajcie, gdzieś tu wpadła rybka. Jest kolejny leszczyk. Powiem ci, jacyś jeszcze dzisiaj nie ogarnęliśmy się tu za bardzo. Jednak trochę płynie, co by nie było, ta woda i ciągnie tego ziela. Chyba puścili tutaj gdzieś na elektrowni tą wodę. I na kukurydzę, słuchajcie, krąb. Widać, że coś go przyatakowało. Świeżo zerwana łuska. Nie wiem, czy nie... No, zobacz. Na grzbiecie i ten... Widać, że to nie atak szczupaka. Albo sandacz, bo drobna, widać, że łuska ściągnięta. Albo sumik już wyszedł i atakuje. Tam ogarniałem sygnalizatory. Dziubała siedziała troszeczkę na haczyku, wisiała. I widać, coś tam przyatakowało. No nic, słuchajcie, ściemnia się, ubieramy się, widzimy się albo rano, albo w nocy przy fajniejszych rybkach. Nie będę tutaj was maltretował z tą drobnicą, bo ciągamy drobnicę. No tu kolega też krąpie, mega krąpi, przerzucamy, ale fajnie, bo przerzucamy i przy okazji nęcimy, wrzucamy zanętę. Jest dobrze. Ważne, że drobnica bierze, to i ta większa może podejdzie. A na pewno podejrzewam, że komuś jakiś tam leszczyk większy powinien gdzieś tam chwycić, tak? No czekamy, żeby ta drobnica poszła sobie spać, a my nie pójdziemy spać. Wtedy będziemy wykorzystywać sytuację i spróbujemy coś łowić. O, rzuciłem na kukurydzę tamtą wędkę. Szarpie, naprawdę. To nie są duże ryby. To jest drobnica i to dużo drobnicy. Słuchajcie, jest w końcu branie. Lesław, zgaś swoją latarkę, bo nie widzimy. O, zobaczcie. Jest. O, godzina 22:30. Trochę walczymy z kępami. O, zaraz się to się wytnie, ale jest, widzieliście. Ale łowimy. Najważniejsze, słuchajcie, że w końcu coś wzięło większego. No teraz, o. Widać mnie? No.
po niedługim czasie. W końcu ja się, słuchajcie, doczekałem. Czekajcie, tylko go dobrze złapię, odhaczę i wam go pokażę. Wezmę wyhaczacz, bo tu jednak troszeczkę fajne branie. Od razu widać, że inne. O, i zobaczcie. O, taki. Widać go? Widać mnie? Lesio? No i dobra. Jest taki. Godzina 11. Zaczęło się. Są brania. I to powiem wam, że nie ma drobnicy. A jakie zbranie, to jest taki, ale fajnie się płetwa nastroszył, super. Do siaty rano, w biały dzień, jeszcze wam go pokażę. I Lesława też pokażemy leszcze. Je, łowimy dalej. Jesteśmy po długiej nocy. Jak widzieliście, tam po jednym leszczyku złowiliśmy. Później ja jeszcze dołowiłem. Brania, można powiedzieć, były do pierwszej w nocy. Potem to wszystko ustało. Nawet drobnica nie wzięła. Troszeczkę płynęły te wyspy. No i o, taki. Słabo widać, bo jeszcze ciemno. Słuchajcie, jest... O, do twojej siatki. Piąta po piątej, w pół do szóstej idą chmury. O siódmej ma ogółem lać. Dlatego włączę się. Chwilę coś tam jeszcze nagram. Jak się uda, to pokażę wam później rybki, jak deszcz nas jeszcze nie zdąży złapać. A jak zdąży złapać, to po prostu stawię wam zdjęcie. No, Lesław też takie drobnice. Ja przerzucam się na samą kukurydzę. Mimo to przerzucam się na samą kukurydzę bez robaków. Nie ma sensu. Sygnalizatory już zwinąłem. Łowimy, Lesław też. I łowimy na szczytóweczki. Powracamy do tradycji. No szkoda, no nie widać mnie za bardzo tam. Ale no chmurzy się. Ciągną te chmury gdzieś nie wiadomo skąd. Tutaj haczyk pusty. A nie, kukurydza wisi, zobaczcie, już tylko kukurydzę powiesisz i już tych brań nie ma. A jak dasz robaka, to automatycznie ta drobnica atakuje. I jest taki krąpik na kukurydzę. Nie zakładam robaka, nie ma sensu. Nie zdąży spaść. Myślisz? Ups, nie trafiłem do siatki. I chyba w końcu jest, szarpała. Przeczekałem ją. No i jest. No, tylko została nam chyba teraz zabawa, no, z takimi krąpikami. No, jest tak. Mam czy to ziela? Coś mam, w końcu mam. O, a ja mam dla odmiany. Lesław miał płotkę, przenieśliśmy się bliżej. Ja mam krąpia i ta ryba jest wszędzie. Ta drobna, bo nie wiadomo, gdzie jest ta. O, jak słyszycie, za plecami już tam się zbliża bardzo szybkim tempem jakaś burza, deszcze. No i chyba zaraz trzeba będzie uciekać. No i jest kolejny krąp i tu blisko nawet. Nie mogę przebić się przez inny rodzaj ryb. Coś tu jest nie tak. Jak widzicie, leje, grzmi coraz gorzej. Pokażę wam na szybkiego moje rybki.
moje dzisiejsze, słuchajcie, wypociny. Trochę tu mam małe pole manewru, ale się śpieszę. Zobaczcie. O, ten z nocy reszczyk taki. O, jest. Jest leszczyk jeden, mam takie trzy, zaraz sobie jakiegoś wybiorę. O, o, zobaczcie, są takie oto leszczyki w nocy, no więcej, średnia była jedno, dwie, a dzisiaj się udało złowić nawet trzy sztuki takie większe. Dobra, my się pomału zwijamy, bo jednak coś tu ciągnie, tutaj grzmi, jesteśmy pod drzewami, nie będziemy ryzykować, woda zaczęła iść, puścili chyba tam gdzieś na którejś elektrowni wodę i to idzie, no jak słyszycie, daje ostro, no nic, oglądajcie, subskrybujcie, trzymajcie się, hejka.